Ogłoszenie wyników 14. edycji rankingu samorządów Rzeczpospolitej odbyło się w Warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Gmina Zielonki zajęła 8. miejsce w kategorii gmin wiejskich. Mam ogromną przyjemność, Szanowni Państwo, powitać Was, naszych zaszczytnych gości, na jakżeż ważnym z punktu widzenia zarówno Rzeczpospolitej, jak i również Państwa, czyli samorządów. Dorocznym wydarzeniu, czyli ranking samorządów Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, redaktor naczelny RPPL. Dzień dobry. Kryteria rankingu wyjaśnił przewodniczący kapituły rankingu profesor Jerzy Buzek. W związku z tym cztery na koniec podsumowanie. Jak ocenialiśmy? Określaliśmy wyniki w trzech podstawowych perspektywach rozwoju. Ekonomia, społeczeństwo, środowisko. Przyjęliśmy dodatkową perspektywę jakości zarządzania, bo skuteczne funkcjonowanie administracji zwiększa efektywność wykorzystania dostępnych zasobów w dłuższej perspektywie. Wiem z doświadczenia, że sobie cenicie ten ranking. Ja chciałem jeszcze raz złożyć ukłon wobec naszego dziennika, naszej gazety Rzeczpospolita, bo cenicie sobie ten ranking, a na razie tyle wprowadzenia. Przejdziemy zaraz, jak rozumiem, tak, do głównego, panie profesorze, głównej części. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do profesor Jerzy Buzek. Miejsce 8. Zielonki. Zapraszam pana wójta Bogusława Króla. Kategoria gminy wiejskiej, miejsce 8 Zielonki i pan wójt Bogusław Król. Dziękujemy bardzo, panie wójcie, i serdecznie gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Gmina Zielonki. Coś o nas. Utrzymuje się od wielu sezonów bardzo wysoko. Zmieniliśmy nieco podejście do rankingu, chociaż pytania się niewiele zmieniły, punktacja też nie, ale jest to nowe podejście i w tym nowym podejściu znowu Zielonki wypadły dobrze albo bardzo dobrze nawet. Gratuluję. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy.